Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Pokornie prośmy Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy. Panie Boże Wszechmogący, wysłuchaj łaskawie próśb swojego ludu, który wspomina wspaniałe dzieło stworzenia i jeszcze wspanialsze dzieło odkupienia. I pobłogosław tę wodę. Stworzyłeś ją, aby przez nią użyźniać ziemię oraz wzmacniać i oczyszczać nasze ciało. Woda była również narzędziem Twojego miłosierdzia. Przez nią wyprowadziłeś Twój lud z niewoli i ugasiłeś jego pragnienie na pustyni. Prorocy zapowiedzieli wodę jako znak nowego przymierza, które miałeś zawrzeć z ludźmi. Przez wodę, którą Chrystus uświęcił w Jordanie, odnowiłeś w odradzającej kąpieli chrztu naszą upadłą naturę. Niech ta woda przypomina nam przyjęty chrzest, abyśmy się radowali z naszymi braćmi ochrzczonymi w czasie uroczystości wielkanocnych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wszechmogący oczyści nas z grzechów i sprawi, abyśmy przez odprawienie tej eucharystycznej ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskim. Amen. Thank you.
Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi. Wejrzyj łaskawie na wierzących Chrystusa i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. 12, zwoławszy z wszystkich uczniów, powiedziało: nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się, nałożyli na nich ręce. A Słowo Boże szerzyło się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. Oto Słowo Boże. Pokaż swą łaskę ufającym Tobie. Pokaż swą łaskę ufającym Tobie. Sprawiedliwi radośnie wołajcie na cześć Pana, prawym przystoi pieśń chwały. Sławcie Pana na cytrze, grajcie Mu na harfie o 10 strunach. Pokaż swą łaskę ufającym Tobie. Bo Słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło godne zaufania. On miłuje prawo i sprawiedliwość, ziemia jest pełna Jego łaski. O, pokaż swą łaskę ufającym Tobie. Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, na tych, którzy oczekują Jego łaski, aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu. Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, przybliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w Niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie,
stał się głowicą węgła i kamieniem obrazy i skałą potknięcia się. Ci nieposłuszni słowu upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Oto Słowo Boże. Powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele.
Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip. Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus. Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Oto słowo Pańskie. Amen. Rozważamy fragment mowy, którą Pan Jezus wygłosił do swoich uczniów po ostatniej wieczerzy, której przekazuje najważniejsze prawdy dotyczące natury samego Boga, dzisiaj związku Jego jako Syna Jednorodzonego z Ojcem i prawdy o wielkiej godności ludzi, zwłaszcza chrześcijan, odkupionych przez Chrystusa. Dzieci Bożych, które otwierają się na łaskę płynącą z Chrystusowej ofiary. Poprzez Chrystusa poznajemy Ojca. Bóg posłał swojego Syna jako człowieka, równocześnie prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, poczętego mocą Ducha Świętego w łonie Matki Najświętszej, żeby przeżył ludzkie życie zakończone haniebną śmiercią i przez zmartwychwstanie wprowadził nas do nowego życia, żeby swoją ofiarą odkupił nasze grzechy. Dlatego trzeba starać się poznawać Chrystusa, bo bez Niego nie pozna się Ojca, nie będzie się miało prawdziwego obrazu Boga. Tego też uczy innymi słowami święty Piotr w swoim liście, kiedy mówi o Chrystusie jako kamieniu odrzuconym przez budujących, ale będącego przez Boga wybranym jako kamień węgielny, głowica węgła nowej budowli Bożego Kościoła, nowego ludu, który jest wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, kontynuacją ludu Bożego pierwszego przymierza, który też jest zobowiązany ogłaszać całemu światu chwalebne dzieło Boże, dzieło Chrystusa, poprzez całe swoje życie, poprzez postępowanie wypływające z wiary, czyny miłości bliźniego, starać się, żeby ta praktyka była coraz doskonalsza, bo jak pokazuje pierwsze czytanie, już w tej wspólnocie jerozolimskiej bezpośrednio po zmartwychwstaniu Chrystusa dochodziło do nieporozumień w związku z rozdzielaniem pomocy materialnej. Ale apostołowie starali się temu zaradzić i ponieważ uważano, że zaniedbywano potrzebujące osoby wywodzące się spośród Żydów,
pochodzących z diaspory, spoza Ziemi Świętej, no to też, jak świadczą imiona tych siedmiu wybranych diakonów, większość z nich to byli ludzie wywodzący się z tamtego środowiska o imionach po greckim pochodzeniu. O dwóch z nich dzieje apostolskie mówią, że nie tylko pełnili to, do czego zostali wezwani, ale także odważnie głosili Słowo Boże, jak święty Szczepan, który poniósł męczeńską śmierć, czy Filip, który głosił Ewangelię także w różnych środowiskach i w Samarii, lekceważonej przez Izraelitów i obcym ludziom, jak dworzanin królowej etiopskiej, zainteresowany religią pierwszego przymierza. Bóg każdemu daje swoje powołanie, które powinno się starać odczytać i wypełnić jak najlepiej. Czerpać do tego siły z coraz lepszego poznawania Boga, rozważania Pisma Świętego komentowanego w Kościele i korzystania z sakramentów świętych, z pokarmu eucharystycznego, którym jest ciało i krew Chrystusa pod postacią chleba, pokarmu na drogę do domu Ojca, żeby ta droga równocześnie była jak najbardziej owocna, pociągająca innych do Bożej wspólnoty i kiedyś, żeby osiągnąć to, o czym Chrystus mówi, że idzie przygotować nam miejsce w domu Ojca, gdzie jest mieszkań wiele i On chce nas tam wprowadzić. A od nas i od każdego człowieka zależy, czy da się Bogu prowadzić, czy będzie rozważał Jego naukę i korzystał z pomocy sakramentalnej, sakramentu pojednania, sakramentu Eucharystii i wszystkich pozostałych, które są potrzebne w różnych okolicznościach chrześcijańskiego życia. Dziękując za te wielkie dary, prośmy o siły, o światło, żeby jak najlepiej z nich korzystać, żeby innych także pociągać na tę drogę, którą jest sam Chrystus, żeby już tutaj coraz lepiej poznawali przez Niego Ojca i mężnie kroczyli tą drogą, którą jest On sam, do tego domu Ojca, do którego Chrystus chce nas prowadzić, żeby udzielić nam swego nieprzemijającego szczęścia. Amen.
prawdą i życiem zanieśmy nasze prośby do Ojca Niebieskiego. Módlmy się za biskupów i kapłanów, aby prowadzili nas do Ojca w niebie Chrystusową drogą. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za młodzież, aby drogę życiową związała z Chrystusem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o błogosławieństwo Boże dla róży z okazji piątych urodzin. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych zmarłych, w tej mszy świętej szczególnie za świętej pamięci Stanisława Żmudę i jego rodziców, Stanisława Kurzdżała, Stanisława Tumidajskiego, Stanisława Lejdę, Stanisławę Budzoń, Annę Popiel, Józefa Stokłosa, Wiktorię i Franciszka Wrona, Krystynę Wysłych, Franciszka, żonę Anielę i zmarłych z rodzin i znajomych, Wandę i Franciszka Grzybowskich, Leopolda Kapustę i syna Mirosława, babcię Jadwigę i dziadka Andrzeja, aby Chrystus obdarzył ich pełnią odkupienia. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy szli przez życie z Chrystusem, który jest naszą drogą. Ciebie prosimy. Boże, który przez swojego Syna pojednałeś świat ze sobą, wysłuchaj naszych prośb, które z wiarą do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Thank you.
módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty przez cudowną wymianę darów dokonującą się w tej ofierze czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury. Spraw, abyśmy poznawszy Twoją prawdę, dostosowali do niej nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Ciebie, Panie, zawsze wysławiani, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście i głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Paska. Przez ofiarę swojego ciała na krzyżu dopełnił on ofiary starego przymierza i oddając się za nasze zbawienie, sam stał się kapłanem, ołtarzem i barankiem ofiarnym. Dlatego pełnią łask paschalnych, radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, poprzez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana. Mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem
Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy się Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia, Panie. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Benedyktem, świętym Stanisławem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Marka, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego,
się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Po Tobą jest królestwo i potęga i chwała wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Thank you.
Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą Twojemu ludowi, który nakarmiłeś najświętszym sakramentem. Spraw, by porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ogłoszenia parafialne. Dzisiaj serdecznie zapraszamy na nabożeństwo majowe o godzinie 15. Przypominamy, że nabożeństwa te są odprawiane w dni poprzednie po mszach świętych wieczornych około godziny 18.30. W poniedziałek z okazji uroczystości swojego patrona, świętego Stanisława ze Szczepanowa, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski i archidiecezji krakowskiej oraz miasta Krakowa, proboszcz tutejszej parafii świętych apostołów Piotra i Pawła, czyli ten, który tutaj stoi we własnej osobie, serdecznie zaprasza do wspólnej modlitwy na mszy świętej wieczornej. Sygnalizujemy, że tradycyjna procesja świętego Stanisława biskupa męczennika z Wawelu na Skałkę będzie w przyszłą niedzielę o godzinie 9. W środę podczas wieczornej mszy świętej modlić się będziemy ze wszystkich zmarłych wspominanych w wypominkach rocznych. W sobotę 13 maja o godzinie 15 zapraszamy na mszę świętą przy figurze Matki Boskiej w lesie. Procesja do figury wyruszy od środka osiedla o 14.30. Przed i po mszy świętej odmawiany będzie różaniec. Za tydzień dzieci, które w zeszłym roku przyjęły pierwszą komunię świętą, będą świętować rocznicę tamtego wydarzenia. Odbędzie się to podczas mszy świętej o godzinie 12.30. Natomiast za dwa tygodnie, 21 maja, będzie miała miejsce uroczystość pierwszej komunii świętej dzieci z naszej parafii. Msza święta rozpocznie się tego dnia wyjątkowo o godzinie 12.00. Bardzo prosimy, aby osoby, które nie są związane bezpośrednio z tym wydarzeniem, wybrały inną godzinę mszy świętej, której będą uczestniczyć. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc na wakacje tynieckie w dniach od 4 do 14 lipca bieżącego roku w Kudowie Zdroju. Zapraszamy. Wszelkich informacji udziela i prowadzi zapisy ojciec proboszcz. Ponadto 13 maja w sobotę na godzinę 16 serdecznie zapraszamy na salkę parafialną dziewczęta na próbę scholi. Przypominamy, że wspólnota Żywego Różańca przy naszej parafii zaprasza wszystkich chętnych do udziału w pielgrzymce na Jasną Górę dnia 3 czerwca. Zapisy w recepcji domu gości. Wyjazd o godzinie 7 ze środka naszego osiedla, a powrót około 17.30. Koszt 50 zł. Zapisy na recepcji domu gości. Do udziału zaproszeni są wszyscy, nie tylko członkowie Żywego Różańca. Więcej informacji jest na plakacie i na stronach internetowych. Pan z wami. I z duchem Twoim. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Wszechmogący Boże, spraw, aby Twoi wierni zebrali owoce wielkanocnych sakramentów i oczekiwali dóbr przyszłych. Niech strzegą łaski Chrztu Świętego i przez udział w Eucharystii osiągną życie wieczne. Przez Pan z wami. Błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.